Elżbieta Rafalska już niedługo zadecyduje o politycznym losie wiceminister Bojanowskiej. Działaczka podała się do dymisji po tym, jak sama ujawniła, że jest odpowiedzialna za kontrowersyjny projekt ustawy o przemocy domowej. Przypomnijmy, że wywołał on wśród krajowej opinii publicznej niezwykle negatywne emocje. Elżbieta Rafalska przechodzi właśnie niezwykle trudny czas swojej kadencji na stanowisku minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Co więcej, tak skomplikowanego być może jeszcze nigdy w swej parlamentarnej karierze nie miała. W zarządzanym przez nią resorcie stworzono bowiem burzliwy projekt nowelizacji ustawy, zawierający niewiarygodne wręcz zapisy, które rozwścieczyły Polaków. Elżbieta Rafalska nie jest odpowiedzialna za głośny projekt nowelizacji ustawy o przemocy domowej? Według ich brzmienia jednorazowe użycie siły wobec członka rodziny miało nie być traktowane jako przemoc domowa. Poza tym do założenia niebieskiej karty potrzebna byłaby zgoda ofiary, których większość nie decydowałaby się na rozpoczęcie procedury np. ze względu na strach przed oprawcą. Opinia publiczna była naprawdę wściekła na działania podjęte przez ministerstwo oraz ich treść. Polacy żądali ujawnienia, kto jest odpowiedzialny za powstanie podobnego projektu nowelizacji ustawy oraz szybkie jego zdymisjonowanie. Ostatecznie wizerunkową winę wzięła na siebie wiceminister Elżbieta Bojanowska, blisko współpracująca z Rafalską. Ta wersja projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego. Zawsze naszym celem była troska o rodzinę, tłumaczyła się polityk w czasie konferencji prasowej, na której padło z jej ust także bardzo stanowcze świadczenie. Oddaje się do dyspozycji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej, powiedziała oficjalnie Elżbieta Bojanowska, informując media oraz obywateli o swej dymisji. Głośna dymisja w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Odchodzi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Znaczna większość opinii publicznej przyjęła wieść o chęci odejścia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z resortu w sposób bardzo pozytywny i przychylny. Jak twierdzili, osoba dbająca na najwyższych szczeblach o dobro polskiej rodziny nie powinna nigdy dopuścić do opublikowania podobnego projektu nowelizacji ustawy o przemocy domowej. Jeżeli za to ostatecznie rzeczywiście do tego doszło, to powinna ponieść bardzo konkretne konsekwencje, które rzeczywiście jej nie ominą. Obecnie należy więc już jedynie czekać na odpowiedź minister Elżbiety Rafalskiej, zmuszonej do szybkiego zajęcia stanowiska.